Do procedowania. Przedstawiam Państwu projekt porządku obrad uchwały Komisji Zdrowia w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalizacji i uchwały Radnego Miasta w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia siedziby dzielnicy do budynku projektowanym domu dziecka. To są dwa projekty. I do wprowadzenia mamy projekt zarządu dotyczący projektu uchwały dotyczącej zadań remontowych chodników ulic na rok 2012. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zadań remontowych 324? Druk 325 do wprowadzenia projektu Komisji Edukacji dotyczącej podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań remontów w placówkach oświatowych w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do porządku obrad projekt zawarty w 325. Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektu uchwały dotyczącej zadań priorytetowych. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Stwierdzam, że Rada przyjęła do porządku obrad. I to jeżeli chodzi o tyle projektów uchwał. Czy są jeszcze jakieś projekty? Nie twój, tylko grupy radnych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do porządku obrad projekt uchwały zawarty w druku 327. Czy są jeszcze jakieś projekty uchwał? Nie widzę. Chciałbym zgłosić wniosek do projektu, do porządku obrad w sprawie, żeby zmienić. Drodzy Państwo, to jest, że tak powiem, nie chciałbym użyć różnorodnych słów, to jest moja. Chciałbym zaproponować, abyśmy procedowali w następującej kolejności. Druk 322, projekt Komisji Zdrowia. Następnie druk 324, projekt zarządu. 325 projekt Komisji Edukacji, 326 projekt Komisji Praworządności, 327 projekt Grupy Radnych i projekt 323 projekt Radnego Miasta, aby był procedowany na końcu z uwagi na przewidywaną najbardziej długotrwałą dyskusję nad tym projektem. Tym bardziej, że jest zgłoszona poprawka, czy że będziemy mieli czas się zapoznać za tą poprawkę. Drodzy Państwo, przechodzimy do procedowania. Druk numer 322, projekt Komisji Zdrowia. Przepraszam, tak, oczywiście dziękuję za wsparcie, pomoc i czujność. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawkami? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła ponownie obrad wraz z poprawkami. Teraz przechodzimy do procedowania projektu.